Ja do tej pory z podstawówki wiem czym się różni taśmiec uzbrojony od nieuzbrojonego, ale nikt mnie nie nauczył, e, jak sobie radzić ze stresem, z emocjami, e, nie nauczył wielu innych bardzo życiowych umiejętności, więc chciałbym, żeby ta edukacja się bardzo zmieniała cześć, tu Greg Albert. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali firmę od zera. Staram się zrozumieć, co działa w biznesie i dostarczyć ci wskazówek, inspiracji i energii do działania. Zaczynajmy! Dzisiaj jest tutaj ze mną Marcin Tchórzewski, założyciel Coders Lab. Cześć, Marcin. Cześć, Greg. Bardzo się cieszę, że, że dołączyłeś do. Gości Grek Albrecht podcast, bo jesteś, jak już ci wcześniej mówiłem, pierwszym gościem, który zgłosił się sam, a ja z radością przyjąłem tę kandydaturę, żeby móc z tobą pogadać i dowiedzieć się czegoś więcej o tym, czym tak naprawdę jest kodowanie. Bardzo mi miło też, że mogę tu być, to będę zaraz opowiadał. Kodowanie dla mnie w ogóle język programowania to jest taki trochę inny język obcy, który ma własną semantykę, sposób układania zdań. I tak naprawdę to, co my chcemy zrobić w Coders Lab, to pokazać ludziom, że języków programowania można się nauczyć tak samo jak języków obcych. Nie mówisz po angielsku, wyjeżdżasz na dwa miesiące na kurs do Londynu, gdzie uczysz się przez 8 godzin dziennie wieczorami powtarzasz, w weekendy coś jeszcze robisz i tak samo jest jakby z kursem programowania, ale też testowania user experience w Coders Lab. Przyjeżdżasz mhm. do nas od poniedziałku do piątku na taki dwumiesięczny, intensywny kurs i zasoby, która była tylko jakimś fanem IT, zaciekawianym technologią. Jesteś osobą, która może znaleźć pierwszą pracę w nowym zawodzie, bo już tyle potrafisz. Hmm. A to nie jest tak, bo ja coś słyszałem, że teraz wszystko się tak zmienia, że już za chwilę to będzie tylko bardzo wysokopoziomowe programowanie, bo cały kod się będzie pisał sam. Nie, zupełnie nie. Znaczy, na pewno zmieniają się języki programowania, one się upraszczają, na pewno maszyny zaczynają nam pomagać w coraz większym stopniu, ale jeszcze będzie bardzo długo sporo kodu do napisania, i to raczej programiści będą korzystać z coraz wygodniejszych i bardziej pomocnych narzędzi. Tak jak Excel podpowiada ci sam formuły, albo pewne rzeczy robi półautomatycznie za ciebie, bo w górnym pasku możesz sobie już po prostu wyklikać je. A jest jakiś sens, dla którego ktoś, kto nie chce być programistą, mógłby się zapisać do Coders Lab? Jasne. Po pierwsze, my uczymy. Programowania, testowania, user experience i większość osób, które do nas przychodzi, przychodzi po to, żeby znaleźć nową pracę w nowym zawodzie. Natomiast przychodzą właściciele biznesu, którzy chcą mieć lepszy język z programistami. Przychodzą project managerowie, którzy chcą się nauczyć podstaw programowania, żeby najprostsze rzeczy móc zrobić samemu lub przeczytać kod. Przychodzą marketingowcy uczący się UX, żeby rozwinąć swoje kompetencje. Ale mieliśmy też kilka osób na emeryturze, które chciały nauczyć się czegoś nowego i wybrały, zastanawia się nad językiem chińskim lub nami, wybrały Slab. No tak, bo programowanie w zasadzie od języka chińskiego niewiele się różni. Jest trochę prostsze. No tak, bo nie musisz uczyć się nowych symboli. Dokładnie tak. Większość z... Um, Funkcji znaków jest pochodzenia angielskiego, więc jeżeli znasz ten język, to, to start masz dużo łatwiejszy. Ale wiesz, to jest symptomatyczne w sumie, bo rzeczywiście dzisiaj, jak sobie myślę, no to jest albo chiński, który staje się taką wielką potęgą, albo właśnie kodowanie takie dwa ważne języki, które mogą się bardzo przydać w życiu. Globalnie tak, natomiast w Polsce ten w ogóle IT języki programowania są dużo ważniejsze. Wiele um, analiz mówi o tym, że brakuje nam 50 tysięcy specjalistów IT, że w Unii Europejskiej to jest około 800 tysięcy, które będzie brakowało do 2020 roku e, i osobiście uważam, że znając język programowania łatwiej w Polsce znaleźć pracę niż znając język chiński e, o, i tych miejsc pracy jest więcej. Mm, ale mm, jakby jedna część to, to jest ta narzędziówka, czyli to, czego wy uczycie, czyli w jaki sposób napisać konkretną komendę, konkretny kod, ale co jeszcze musi mieć taka osoba, żeby zostać dobrym programistą? Jakie predyspozycje powinien mieć prog programista? Po pierwsze i najważniejsze naprawdę lubić pracować z komputerem, bo to jest praca w większości opierająca się o komputer. Um, program języki programowania dzielą się na różne typy. Masz języki programowania front-endowe. Gdzie budujesz tą wierzchnią warstwę aplikacji, którą każdy z nas widzi w oknie przeglądarki? No i programiści frontend dużo silniej skupiają się na wersji estetycznej, lepiej czują kolory, wygląd, potrafią powiedzieć, czy strona, którą przygotował im grafika, a nie ją kodują, będzie ładna, czy odda duch tej, tej grafiki, którą dostali. Znowu, programiści backendowi Zwykle nie przepadają za kolorami i częścią estetyczną, lubią takie logiczne łamigłówki, zadania, chcą napisać kod, który rozwiąże ich problem, najszybszy sposób wyciągnie informacje z bazy danych albo algorytm, który dojdzie najlepiej z punktu A do B, więc to jest trochę inny typ umiejętności i predyspozycji. Pamiętam, że jakoś na początku szkoły podstawowej był taki program Logo Komeniusz. Ja się uczyłem wtedy tak zwanego programowania w, w oprogramowaniu Logo Komeniusz. Polegało to na tym, że komendami przesuwało się takiego żółwia po ekranie. I to jest cała moja wiedza związana z programowaniem. Ile czasu muszę zainwestować w to, żeby móc. napisać program, który może mieć jakąkolwiek. Przydatną funkcję. Mhm. Nasze kursy w uproszczeniu trwają dwa miesiące, więc to jest te 6-7 tygodni. Takiej pracy od po, po 5 godzin, po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu i jeszcze praca wieczorami weekendy. Więc dla mnie to są te dwa miesiące, które poświęcasz pierw na przygotowanie się do kursu, sam kurs i po nim w ostatnim tygodniu kursu robisz własny projekt. Jakby każdy kursant wybiera sobie samemu, czy robi stronę swojej firmy, firmy zna, znajomego, buduje najprostszą wersję dla swojego startupu. Czy jeden z projektów, który po prostu my wymyślamy, żeby mu przećwiczyć swoje umiejętności ale to już są działające projekty, którymi wszyscy chwalą się pod koniec kursu i idąc do pierwszej pracy, tak właściwie pokazują takie swoje portfolio programistyczne na GitHubie, gdzie mają i te powtarzalne zadania zrobione w kursie, i swój własny wyjątkowy projekt. Czyli jesteście taką jakby szkołą szycia, tylko zamiast szycia jest programowanie. Krótko mówiąc, jesteście czymś, co jest skierowane do konsumentów. I tym samym to oni na tym korzystają. Tak, jesteśmy taką bardzo nowoczesną szkołą zawodową, no albo czymś pomiędzy szkołą języków obcych, no bo uczysz się w małych grupach, mówić do wykładowcy na ty i jest taka luźna atmosfera, a czymś pomiędzy uczelnią techniczną, bo jednak uczymy tych umiejętności, które powinny uczyć uczelnie techniczne, i, i uczymy to po prostu w sposób bardziej praktyczny. A co. Przemawia za tym, żeby ktoś, kto chce nauczyć się programowania, właśnie wybrał z Lab. Jak budujecie swoją przewagę konkurencyjną? Co jest wyróżnikiem? Wersus uczelnie techniczne, tak naprawdę uczymy dużo węższego zakresu informacji. Więc pomijamy podstawową wiedzę, gdzie jest matematyka, fizyka, logika, nie ma też oczywiście WF-u i filozofii. I skupiamy się na jednym zawodzie, jakim jest nauka programowania w konkretnym języku, nauka testowania, nauka user experience, a na studiach technicznych tak naprawdę masz bardzo wiele tych zawodów, i, i każdy z nich tylko częściowo e, poznajesz. Druga sprawa, że uczymy efektywniej, więc skupiamy się na odrobinie teorii, później dużej ilości ćwiczeń praktycznych, więc trochę jak szkoła języków obcych. E, a trzecią sprawą jest, że zamiast uczyć jak na studiach, Dany przedmiot mieliśmy raz w tygodniu przez półtorej godziny i ciągnął się nam przez cały semestr albo nawet rok, dwa, to my staramy się, żeby jeden temat był w całości omówiony przez dwa, 3 dni więc te 8, 16, 24 godziny ażeby go zgłębić, zrozumieć, wyćwiczyć i przejść do kolejnego więc jest to po prostu bardziej efektywna forma. Hmm. Podziel się tajnikami tego modelu biznesowego. Ile kosztuje średnio kurs? Jak pozyskujecie klientów na kursy? Mhm. Nasze kursy kosztują od 4000 zł, gdzie są te krótsze kursy testerskie, do 10 000 lub tysięcy zł, gdzie są te dłuższe kursy programowania. Tak naprawdę to bardziej powinno się przeliczyć taką cenę za godzinę, ponieważ jeżeli zobaczymy, że kurs trwa te dwa miesiące, od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie albo weekendami wtedy się ciągnie, co drugi weekend przez 8 miesięcy, no to cena za kurs to jest 20 kilka, 30 kilka złotych za godzinę, więc znowu jak szkoła języków obcych i, i dużo taniej niż można samemu um, zorganizować sobie korepetycję dzięki temu, że jest to nauka grupowa. E, tak naprawdę staramy się opowiadać o tym, co robimy, dlaczego warto zacząć pracę w IT, jak przyjemne są to firmy, jak dużo jest tej pracy, jest to ciekawa intelektualnie, ale też finansowo, branża i kariera. Pokazujemy, na czym polega nauka u nas, zapraszając osoby na eventy, dając logiczne zadania do zrobienia na naszej stronie, lub po prostu rozmawiając z osobami zainteresowanymi takim kursem. Przychodzą do nas i one są naszym klientem, więc on nam płaci a my potem robimy jeszcze szkolenia miękkie, pomagamy przygotować CV, przeprowadzamy pierwsze rozmowy kwalifikacyjne, żeby ten nasz klient jak najszybciej znalazł pierwszą pracę. Takim naszym dumą jest to, że 82% osób po naszych kursach znajduje w ciągu trzech miesięcy po kursie pracę w swoim zawodzie i tak naprawdę nasz suk sukces absolwentów to jest nasz sukces. Oni bardzo często nas po... Polecają dalej, przychodzą ich kuzyni, bracia, czasem żony, polecają dalej, ludzie, którzy ich zatrudnili, wysyłają swoich znajomych. Więc to trochę jest taki marketing szeptany, gdzie jedna zadowolona osoba przyprowadza kilku kolejnych klientów. No tak, no ale ten marketing szeptany to jest taki kanał pozyskania klienta, który nie jest w ogóle zarządzalny bo de facto zależy tylko od zadowolenia i od tego czy dana osoba będzie chciała zarekomendować czy nie. A jakich innych kanałów pozyskiwania lidów y, używacie do, do budowania, zapełniania tych klas swoich? Tak. U nas jest to marketing głównie oparty o naszą stronę WWW, więc AdWords, Facebook Ads, Robimy całkiem fajny content na YouTubie, gdzie właśnie opowiadamy, jak wyglądają nasze kursy. I staramy się ten jak największą część ruchu przerzucić na naszą stronę. Tutaj też jest trochę artykułów, które piszemy w gazetach, tygodnikach, w internecie, które po prostu opowiadają o nauce programowania lub o karierze w IT. Osoby zainteresowane trafiają na naszą stronę, mogą się same zapisać na kurs, zgłosić, mogą zostawić swój numer, wtedy ktoś o nas od nas oddzwoni, doradzi jaki typ kursu najlepiej do nich pracuje, w jakiej typie firmie chcieliby pracować i tak naprawdę, który um, język programowania na to pozwala, bo są języki bardziej lubione przez korporacje i są języki programowania bardziej lubione przez startupy. Mhm. A, a jaki jest mniej więcej koszt pozyskania klienta w tej chwili w waszym biznesie? Mhm. W tym momencie to jest około 1000 zł. Okej, okay, czyli, czyli broni się to dzięki temu, że y, kursy są, no, jak na produkty konsumenckie, dość kosztowne, aczkolwiek no, uzasadniłeś, że przeliczając to na godzinę, nie jest to drogie, ale że produkt jakby jako, jako całość jest, y, jest dość kosztowny. A czy, Klienci kupują bezpośrednio przez internet, mogą sami się zarejestrować i od razu wybrać sobie termin, i wszystko może być zrobione automatycznie? Czy jest ta potrzebna interakcja z, z człowiekiem? Termin, kurs możesz wybrać zupełnie samemu. Dostajesz od do nas umowę, numer konta, na którym masz zrobić przelew. A więc tak naprawdę, jeżeli jesteś zdecydowany, to niepotrzebna jest interakcja z nami. A natomiast ja tu jeszcze odniosę się do tego, że jest to drogi kurs, więc kwotowo, jako jednorazowy wydatek, oczywiście no nie jest to mało. Natomiast patrząc jako alternatywę na studia wyższe, które kosztują podobnie, a zajmują ci lata, więc masz koszt utrzymania się, koszt niepracowania, czyli tych nieosiągniętych przychodów, to tak naprawdę nasz kurs jest zwrotem z inwestycji dużo szybszym. Um, plus, dość dużo osób teraz korzysta z dotacji urzędów pracy, środków unijnych. Czasem zdarzają się firmy, które tak bardzo potrzebują programistów, że przychodzą do nas i współfinansują kurs jednej, dwóm, kilku grupom kursantów. Ten taki kurs jest przygotowany pod nich i, i ty, jako na przykład nasz kursant, przychodzisz, podpisujesz albo umowę, gdzie płacisz całość z własnej kieszeni, albo właśnie płaci za ciebie urząd pracy, środki unijne lub. Ty zapłacisz część, część płaci firma, ale ty podpisujesz od razu lojalkę, że po skończonym kursie idziesz do nich do pracy, co też jest dobrą opcją, bo właściwie wiesz, że, że masz pracę od razu po kursie. Hmm, to jest ciekawy model. W, w jaki sposób wypracowaliście e, ten, spo, ten tę współpracę B2B? Mhm. Jesteśmy największą szkołą IT w Polsce, więc największe firmy, korporacje chcą współpracować z nami, przez to, że mamy Track rekord już ponad 3000 absolwentów, najbogatsze portfolio kursów, placówki stacjonarne w sześciu miastach w Polsce. Po drugie, naszym inwestorem jest Grupa Pracuj, która też jest bardzo wiarygodna dla pracodawców. I to powoduje, że największe firmy najchętniej współpracują z nami. Czasem my do nich się zgłaszamy i opowiadamy, o możliwości takiego pozyskania talentów do swojej firmy. Czasem firmy same się do nas odzywają, że chcieliby, chciałby z tego skorzystać, ponieważ słyszały sukces story innych firm. A, a ile osób w tej chwili pracuje w, w Coders Lab na stałe? Jak, jak zbudowana jest ta struktura? Mhm. Coders Lab to około 80 kilku osób pełnoetatowo i ponad 200 wykładowców kontraktowych. Więc e, nasz główny team no to e, tak standardowo są działy. E, dział kontaktu z klientem, dział organizacji kursów, HR, marketing, dział IT, który wewnętrznie buduje nasz software, e, dział edukacji, czyli to są programiści, którzy tworzą materiały, wykładają u nas. Natomiast no gro e, naszych wykładowców to są ludzie, którzy wykładają u nas. Okazjonalnie, raz na jakiś czas, ponieważ nam bardzo zależy, żeby każdy, kto u nas wykłada, był praktykiem, mający kontakt na co dzień z technologią i żeby specjalizował się w danej technologii. Czyli w czasie kursu pracujesz z kilkoma różnymi wykładowcami, po to, żeby poznać kilka różnych podejść do programowania, do sposobu pisania kodu, rozwiązywania zadań i dlatego, mając placówki w sześciu miastach, mając kilka różnych typów kursów. I w każdym kursie potrzebujemy kilku specjalistów. To ta baza wykładowców kontraktowych jest bardzo duża. A co się dzieje, jeżeli dany kurs nie sprzeda się w pełni? Zawsze podpisując umowę, mówimy, że finalnie miesiąc przed kursem potwierdzamy datę rozpoczęcia. Więc zdarzają się kursy, które mają bardzo mało obłożenie. Wtedy dzwonimy miesiąc wcześniej i pytamy się na jaki inny ewentualny termin. sam może się przepisać, a, i, i staramy się po prostu tą mniejszą grupę rozbić na kilka kolejnych, żeby wszyscy mogli pójść na kurs tak jak. Im pasuje, z drugiej strony, żeśmy nie puszczali małej, nierentownej grupy, natomiast e, zdarza się to dość rzadko. Większość grup po prostu mamy zapełnionych. Czyli ile czasu przed kursem e, macie cel własny, wewnętrzny, żeby, żeby sprzedać konkretny kurs? Zaczynamy kurs sprzedawać powiedzmy 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia. Do miesiąca przed musimy mieć e, minimalną wielką, wielkość osób w grupie. Okej. Okay. I Potwierdzamy wszystkim kursantom, że termin się odbywa. A w jaki sposób ma taki potencjalny klient wybrać, który kurs ma zrobić, jeżeli nie ma zielonego pojęcia na temat programowania i na przykład jestem to ja i chciałbym się czegoś nauczyć? Wchodzę na stronę i tam jest dużo różnych opcji. Po pierwsze, wszystkie opcje są dość dobrze opisane, więc staramy Ci się pokazać, czym różnią się języki programowania, jakie powinniśmy mieć predyspozycje. Nasze kursy, bo zupełnie inne predyspozycje ma tester i specjalista user experience niż programista. Po drugie, jakie firmy rekrutują w jakich językach programowania lub jaki język programowania jest najbardziej popularny w Twoim mieście i będziesz miał wtedy największą szansę szybkiego znalezienia dobrze płatnej pracy i ciekawej na koniec jeżeli sobie nie radzisz z tym wyborem i nawet te materiały ściągnięte zostawiasz maila, dostajesz informacje um, właśnie czym różnią się kursy to zawsze możesz do nas zadzwonić i osoby z działu obsługi klienta pomogą ci, doradzą zadadzą kilka pomocniczych pytań i razem z tobą ustalą co ich zdaniem najlepiej będzie pasowało do ciebie jak wyglądała pierwsza minuta firmy Coderslab Był to pomysł, który od dawna siedział mi w głowie, bo jestem wielkim fanem edukacji, wielkim fanem efektywności. Ciągle zastanawiałem się, jak można było te moje studia SGH-owe lub mojego brata na Politechnice lepiej i efektywniej przeprowadzić, żebyśmy więcej z nich wynieśli i poświęcić na to mniej czasu. Prowadząc inne biznesy IT i startupy, widziałem, jak Kumple mojego brata pracują u nas za dobre pieniądze. Właściwie, mimo, że wszystkiego nauczyli się sami, a nie na politechnice, bo ona uczy zbyt teoretycznie, a tej praktyki uczyli się sami um, wieczorami uh, i jak szybko idą ich kariery zawodowe. I chyba tą pierwszą minutą było jak z bratem powiedzieliśmy: Ok, to zróbmy to lepiej. Uh, pokażmy, przygotujmy pierwszy kurs, napiszmy o tym w necie. Więc pierwsza grupa zaczęła się z jednego artykułu. Takie można by nazwać PR-owego, napisanego przez nas, a właściwie nie, napisanego przez redaktora z jednego z portali internetowych, który tak mu się spodobała nasza, nasza oferta, że sam poszedł na ten kurs i, i, i zmienił branżę. Kiedy to było? Wrzesień 2013 roku. Pierwsza grupa, którą wtedy zrobiliśmy w 2013 roku jedną, w 2014 za każdym razem poprawialiśmy coś, więc było tych grup kilka. I tak naprawdę zaczęliśmy rosnąć od 2015 roku do skali, którą teraz w 2019 roku chcemy, będziemy mieć dwo, 2000 absolwentów w jednym tylko roku. Super. I jak to wyglądało, że dogadaliście się i otworzyliście to jako firmę? Mieliście jakieś alternatywy wtedy? Jaki był Twój stan wtedy zawodowy? Ja z końcem 2012 zakończyłem pracę w korporacji. Zawsze wiedziałem, że chcę być przedsiębiorcą, i, i od początku 2013 rozwijałem różne pomysły. Pierwsze z nich to były jakieś pomysły na startupy, niewielkie, odłożone pieniądze, dwóch zatrudnionych studentów, którzy mi pomagali zrobić takie MVP, przetestować model biznesowy. I tak kilka pomysłów testowałem, i z tych pomysłów okazało się, że Koderslab jako branża edukacyjna jest mi najbliższa, ma największe zainteresowanie, odpowiada na realną potrzebę, która jest na rynku i jest jeszcze na bardzo niezagospodarowanym rynku, więc przestałem się zajmować wszystkimi innymi działaniami i skupiłem tylko na Koderslabie. A w jaki sposób kreowałeś pomysły na nowe biznesy wtedy? Ja myślę akurat, że z kreacją pomysłów biznesowych to nigdy nie miałem żadnego problemu. I, i teraz kłopotem jest to, że Koders Lab zajmuje mi cały czas, i, i, i wiem, że to jest firma, którą chcę rozwijać kolejne lata. I, I za 10 lat chcę być największą firmą edukacyjną, albo jedną z czołowych firm edukacyjnych w Polsce. I, i po prostu pomysły, które cały czas gdzieś mam, zapisuję na kartce, na mojej liście to-do i, i czekają na swoją kolej, ale na razie się nie mogą doczekać. Rozumiem. A, a w jaki sposób zatem wybrałeś Coder Slab? Co przesądziło o tym? No bo chyba nie jeden artykuł. Nie, ale z tego artykułu zebrała się cała pierwsza grupa. I był bardzo pozytywny feedback. I środowiska programu, z których uderzyliśmy, były bardzo zainteresowane, miały sporo wątpliwości, ale było dużo życzliwych osób, które chciały nam pomóc. I był to biznes, który wtedy dość łatwo się finansował pieniędzmi klientów, a nie wielkimi nakładami na software. I tak naprawdę, my reinwestując wszystkie zyski, doszliśmy do dzisiejszej skali działalności, do bardzo dobrej jakości materiałów, do wytworzonego wewnętrznie software'u, który pochłonął już prawie milion złotych, więc w tym momencie te nakłady mam bardzo duże, natomiast zaczęliśmy tak bardzo płynnie i myślę, że to, że był to tak dobry biznes, który naprawdę pomaga zmieniać ludziom życie, a, a tego im brakowało bardzo mocno w korporacjach, w których pracowałem, gdy pomagałem sprzedawać kolorową, słodką wodę gazowaną um, że był to biznes, który się po prostu dobrze rozwijał, klienci naprawdę przychodzili, było duże zainteresowanie, a ja lubiąc edukację, miałem z tego dużo fanów. Mhm. A ile lat, zanim otworzyłeś Coder ile lat pracowałeś w korporacji? W czasie studiów i do końca 2012 roku, więc jest to. Kilka lat przeszedłem przez różne branże, różne korporacje, co pozwoliło mi naprawdę zdobyć szerokie kompetencje, dużo się nauczyć, i uważam, że to naprawdę bardzo mi pomogło w rozwijaniu firmy. Ale brakowało ci tego, tej sprawczości? Czy to o to chodzi? Czego ci najbardziej brakowało w dużej organizacji? Na pewno brakowało mi sprawczości. Na pewno brakowało mi wolności, bo jestem, mam taką wielką potrzebę wytyczania sobie ścieżek, chodzenia własnymi drogami, życia taką zgodnie z własnym rytmem, a nie narzuconym przez kogoś, ale też po prostu były to biznesy, które nie były biznesami, które zmieniały coś w życiu ludzi. Było to sprzedawanie produktów FMCG których jest dużo na rynku i właściwie jeden producent sprzeda czegoś więcej, to drugi mniej, ale, ale konsumenci bardzo tego nie zauważą, a tutaj jest to usługa, która bez nas w ogóle nie istniała, więc tak naprawdę zaczęliśmy pomagać ludziom znaleźć lepszą pracę, co często nas wdzięczni i, i przychodzą po kursie opowiadając, jak zmieniło się ich życie. Firmy, które miały bardzo duży kłopot z zatrudnieniu specjalistów IT i duże braki w możliwości rozwoju, więc myślę, że to taki biznes, który po prostu więcej zmienia. Hmm. Um... W jaki sposób łączysz to, że masz potrzebę wolności, wytyczania po swojemu i też te miliony pomysłów? Z tym, żeby że, że równocześnie no, budujesz pewną dużą strukturę, masz teraz też partnerów biznesowych, ludzi w zespole, inwestorów, jak łączysz te dwie rzeczy? Moja potrzeba wolności nie jest powiązana z brakiem odpowiedzialności lub nieodpowiadania za nikogo. To jest raczej potrzeba, żebym to ja wyci wy wydaczał sobie ścieżki, w których się rozwijam. Że jeżeli ułożę jeden proces i go oddaję, to ja się zastanawiam, jakim się teraz działką chcę zająć, czego teraz chcę się uczyć. Um, ale na przykład godziny, w których pracuję, pracuję naprawdę dużo, ale w swoim rytmie miejsca, z których pracuję, zadania, za które się biorę, to jak układam swoją firmę. Natomiast oczywiście mam bardzo dużo odpowiedzialność w związku do klientów, którzy powierzają mi pieniądze, pracowników, którym muszę wypłacić pensję na, na czas, czy inwestorów, którzy też chcą, żeby ta firma i oczekują, że będzie się rozwijała i że w perspektywie wielu, wielu lat po prostu będzie dobrym zwrotem z ich inwestycji. Mm -hmm. A jak... Widzisz to, co robisz teraz za kilka lat, to, to co takiego innowacyjnego sobie wyobrażasz? Mhm. Zaczęliśmy jako szkoła w pełni stacjonarna. W tym momencie mamy kurs stacjonarne, czyli spotkamy się wszyscy razem w sali, ale też w wirtualną klasę, gdzie każdy może dzwonić się. Do tego pokoju naszego spotkań z dowolnego miejsca na Ziemi, więc taki trochę pół online, który jednak od kursów onlineowych jest bardziej efektywny przez ten kontakt z grupą, konkretne zadania, mentora, który się stąd zwania, pomaga, ćwiczę. Tak naprawdę będziemy przechodzić na kursy coraz bardziej hybrydowe, gdzie oprócz tych spotkań na żywo, moim zdaniem najbardziej efektywnych, będziemy mieć coraz więcej zadań automatycznie sprawdzanych przez nasz software, żeby wykładowcy mieli mniej takiej powtarzalnej pracy. Coraz więcej materiałów, które masz już teraz, masz wszystkie dostępne, nasze materiały online w czasie rzeczywistym, poprawiane przez naszych edukatorów, ale będzie coraz więcej zadań do przerobienia samemu w domu, materiałów pomocniczych, więc taka trochę model hybrydowy. Chcielibyśmy też poszerzyć portfolio, więc mamy już dość szeroką liczbę kursów IT, ale pewnie dojdą jeszcze. Mam nadzieję, że czasem wyjdziemy poza branżę IT. I tak naprawdę chcemy być taką bardzo nowoczesną szkołą, bardzo nowoczesną placówką edukacyjną w Polsce. I wierzę, że przez 10 lat będziemy za każdym razem wpadać na jakieś pomysły, czy za każdym razem będziemy cały czas wpadać na jakieś pomysły usprawnienia kursów. Zrobienia czegoś jako pierwsi na rynku, i sam jestem ciekaw, gdzie będziemy za 10 lat. Powiedziałeś, że edukacja jest dla ciebie ważna, i że to jest to, co cię jakby napędzało do tego, żeby zrozumieć, jak optymalnie wykorzystać swój czas i lepiej się uczyć. Co takiego w edukacji takie jest dla ciebie super ważne? Lubię się uczyć, rozwijać, więc słucham audiobooków, jak biegam, żeby móc uprawiać sport i, i uczyć się czegoś nowego. Myślę, że rozwój przez nie wiem, szkolenia, coaching, ale też studia. Więc ja uważam, że po prostu rozwój osobisty jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka, ale też uważam, że dużym problemem w Polsce jest to, że masa ludzi idzie na studia. Gdzie przez wiele lat uczy się rzeczy, które są im później kompletnie niepotrzebne ani w życiu, ani w karierze zawodowej. Ludzie kończą geografię i właściwie pracują w korporacjach, ucząc się od nowa marketingu, i nikt nie wykorzystują tej swojej wiedzy. Ja do tej pory z podstawówki wiem, czym się różni Tasiemiec uzbrojony od nieuzbrojonego, ale nikt mnie nie nauczył, jak sobie radzić ze stresem, z emocjami, nie nauczył wielu innych bardzo życiowych umiejętności, więc chciałbym, żeby ta edukacja się bardzo zmieniała i na przykład Finlandia jest świetnym krajem, który zawsze stawiam jako wzór, gdzie przestali um, uczyć przedmiotu, osobno geografii, historii, um, sztuki, no to jest, mają teraz po prostu okres w dziejach ich kraju lub w ogóle świata, gdzie łączą wszystkie informacje historyczne, geograficzne, z wynalazkami, które wtedy się działy, twórcami, którzy tworzyli przez wszystkie modele sztuki. I to jest taka wiedza holistyczna, która naprawdę lepiej zapada w pamięć. A jaki sposób zdobywania? Wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem, do tego ze swoich obserwacji dorzuciłbym jeszcze umiejętność komunikacji z innymi ludźmi w sposób skuteczny i jakiś nieagresywny, niekrzywdzący. Skąd taką wiedzę zaczerpnąć? Jako ekspert od edukacji, może, może podpowiesz jakieś sposoby pozyskiwania takiej wiedzy, która jest gdzieś ignorowana na poziomie edukacji publicznej? Mhm. Żyjemy w czasach, gdzie tak naprawdę. Każdy rodzaj wiedzy jest na wyciągnięcie ręki w internecie. Książki, audiobooki, podcasty, filmy na YouTube. Więc tak naprawdę ważniejsze jest dobrze zastanowić się czego szukamy, czego potrzebujemy, na jakim poziomie i albo umieć znaleźć ten konkretny wyrywek wiedzy, co czasem jest trudne, no albo zapłacić komuś kto za nas potrafi tą wiedzę ustrukturyzować przekazać w jakiś efektywny sposób, więc no, są to wszelkiego rodzaju szkolenia, praca z indywidualnym coachem, szkoła języków angielskiego, firmy jak nasza, więc jest tutaj tak naprawdę masa, masa firm, które pomagają ci uczyć się efektywniej, ale tak naprawdę wszystko, wszystko jest w internecie. No, Okej, okay, ale jak od, odróżnić ziarna od, oddzielić ziarna od plew, bo e Taka prosta historia, modny temat teraz: intermittent fasting, czyli takie głodówki ograniczone w czasie. No i jakby jest duża grupa osób, które uważają, że to jest super, nawet są badania, które potwierdzają, że to jest super, ale potem się okazuje, że jak głębiej poczytasz badania naukowe, to widzisz ok. W jakiejś perspektywie czasu to jest dobra metoda, ale w dłuższym czasie prowadzi np. do uszkodzeń trzustki i wcale nie jest zdrowa w długim terminie. Mówię o takim przykładzie, który akurat dotyczy zdrowia, też takiej sfery, w której jest dużo mitów. W jaki sposób wybrać tę jakościową wiedzę, kiedy nawet na poziomie prac naukowych są takie sprzeczne informacje? Ja zawsze staram się znaleźć jakiś autorytet, któremu ja wierzę, i podążać e, tym, co on mówi. I ja, na przykład, nie jestem specjalistą od zdrowia, więc nikomu bym w tym zakresie nie doradzał. E, natomiast wiem, kogo samemu się pytam, i oczywiście, jeżeli ta osoba zrobiła błąd, ja ten błąd powielę. Natomiast jest dużo mniejsza szansa, że ona zrobiła błąd, niż ja, szukając w internecie, znajdę niewłaściwe informacje, nie dopasuje ich do mnie. Plus na pewno korzystam z czasu, który ona poświęciła na robienie researchów w internecie, więc ja szukam po prostu ekspertów, którym ufam, wierzę i którzy też mają podobne priorytety jak ja. Okej, okay, czyli zwiększasz prawdopodobieństwo sukcesu, szukając osób, które z jednej strony zainwestowały czas w zrozumienie czegoś, a z drugiej strony mają podobne wartości jak ty. Tak, albo cele. Mhm. A w jaki sposób. Y Takich ekspertów wybierasz skąd. I co jest ważne dla Ciebie przy wyborze eksperta? No to jest bardzo generalne pytanie. Natomiast e, przez ostatnie półtorej roku bardzo intensywnie pracowałem z coachem, e, który świetnie mi pasował. Natomiast ja szukając odpowiedniego coacha, pierwszy zrobiłem sobie listę, nad czym chcę pracować, i chciałem, żeby coach miał w tym doświadczenie. Więc w mojej przyszłości, żeby to osoba, która rzeczywiście ma wiedzę psychologiczną, ale również biznesową, więc kiedyś prowadziła swoją firmę, a nie tylko teoretyk. Wiedziałem, z jakim typem ludzi pracować, więc wypisałem sobie znowu cechy, które chciałbym, żeby miał. I Miałem szereg rzeczy, na którym ja chcę pracować, więc w tym był specjalistą, jaka typ osoby chciałem, że to była. No i potem robiłem spory research w internecie, ale też pytając znajomych, e, moich kontaktów biznesowych, kogo mogą polecić. Zrobiłem sobie taką krótką listę osób, z którymi chcę się spotkać, porozmawiać. Z każdą z nich odbyłem krótką rozmowę telefoniczną lub spotkanie osobiste i wybrałem tę osobę, z którą najbardziej czułem tą chemię i wiedziałem, czułem, że to będzie dobra osoba do pracy. Mhm. No, świetny algorytm. Myślę, wiesz, to jest może być bardzo cenne dla wielu słuchaczy, jako model myślenia. A jako osoba, która nałogowo zajmuje się wiedzą i, i zdobywaniem wiedzy, to no pewnie masz ten algorytm lepiej opracowany, zgodnie z tym, co powiedziałeś przed chwilą, niż osoby, które rzadziej zajmują się pozyskiwaniem źródeł wiedzy. Także myślę, że może być bardzo, bardzo przydatny. Mam nadzieję, komuś pomoże. A skąd. W życiu waszej firmy pojawił się inwestor. Mhm. Grupa pracy zainwestowała w Koders na początku 2018 roku. Był to moment, w którym um, wiedzieliśmy, że jesteśmy cały czas byliśmy pierwszą, cały czas jesteśmy największą szkołą, mimo pojawienia się całkiem dużej liczby szkół programowania, szkół IT. Um, ale mieliśmy bardzo ambitne założenia na kolejne 10 lat i potrzebowaliśmy partnera, który pomoże nam w rozwoju organizacji, więc ma większe doświadczenie, w którym firmie zatrudnia więcej osób, i tutaj grupa pracy jako przedsiębiorcy, którzy założyli tą firmę. 18-19 lat temu im przeszli tą samą drogę, którą ja teraz przechodzę, ale zeszli w niej dużo dalej. Są po prostu osobami, które mogą mi dużo doradzić. Potrzebowaliśmy partnera, który dorzuci trochę gotówkę, żebyśmy mogli więcej wydać na software wspomagający naukę naszych kursantów, na mocniejszy branding, żebyśmy mogli wyjść poza granice. Bo Coderslab otworzył pierwszą franczyzową szkołę w Rumunii i chcemy takie franczyzowe szkoły pootwierać w wielu krajach europejskich, ale nie tylko, więc to inwestycja, na którą szukaliśmy też pieniędzy. Wiedzieliśmy, że będziemy wchodzić do właśnie nauki online'owej, hybrydowej, więc tu też była potrzebna gotówka. No i na koniec chcieliśmy, żeby to był inwestor branżowy, który rozumie edukację, którego biznes jest powiązany, więc grupa pracuj, właściwie pracuj.pl, który... Jest największym jobboardem w Polsce, najbardziej poważanym, i gdzie są te wszystkie ogłoszenia, które potrzebuje ludzi, którzy chcą zmienić pracę. My znowu mamy ludzi, którzy chcą zmienić pracę, ale potrzebujemy tych firm. To były tak naprawdę dwie strony tej samej monety. Jak wygląda proces pozyskania inwestora do firmy, która działa, a nie do startupu? No bo z różnymi startupami rozmawiałem, to jest troszeczkę. Inny proces w przypadku startupów i dużo więcej bazuje się na obietnicach niż na faktach. No wy zbudowaliście solidny biznes, który działa i działał naówczas, więc jakby trochę inna była wasza motywacja do tego i, i poziom No nie chcę użyć słowa desperacji, ale potrzeby tego, żeby takiego partnera pozyskać, jeżeli firma rozwija się skutecznie. Jak wyglądało układanie relacji z inwestorami? Czy było ich więcej w procesie? Jak to się w ogóle wydarzyło? Myślę, że tu algorytm będzie bardzo podobny do, do algorytmu, o którym mówiłem wcześniej, więc zastanowiliśmy się właściwie, czego chcemy od inwestora, czyli jakie kwoty pieniędzy, jakiego wsparcia, know-how, co możemy mu dać ile procent udziałów, jaką kontrolę, ale też chcemy, jaki to był typ spółki. Na przykład za grupą pracuj przemawiało, że nie jest to korporacja, gdzie zarząd może się zmienić z dnia na dzień i za pięć lat będzie pracować z innym człowiekiem, tylko to są przedsiębiorcy, którzy od początku działalności prowadzą tą firmę i mieliśmy też dobre relacje osobiste, czuliśmy jakby z nimi chemię. Więc zaczęliśmy robić research, w ramach którego wyszła cała lista firm, do których przygotowaliśmy materiał Kim jesteśmy, co do tej pory zrobiliśmy, jakie są nasze plany, gdzie chcemy dojść. Rozsłaliśmy takie informacje, część firm chciał z nami rozmawiać. Tu zaczął się właśnie proces rozmawiania z kilkoma najważniejszymi. W pewnym momencie poczuliśmy, że grupa pracy jest tym najsensowniejszym dla nas rozwiązaniem, kandydatem. Zawiesiliśmy rozmowy z innymi partnerami, rozpoczęliśmy negocjacje. One rzeczywiście były dość dobre, ponieważ startupy często nie mają pieniędzy i mają taką dość niską, Hmm. Nie mają alternatywy. Nie mają alternatywy. No my zresztą alternatywy mieliśmy i, i nie mieliśmy noża na gardle. Więc zaczęliśmy rozmawiać partnersko, czego chce grupa pracy w dłuższym okresie, czego my. I zaczęliśmy, że tych punktów styku jest na tyle dużo, że gdzieś tam stanęliśmy po środku z oczekiwaniami jednej, drugiej strony. Hmm. Co było najbardziej zaskakującym momentem tego całego procesu poszukiwania na początku, a później domykania tej transakcji? Myślę, że w każdym procesie pozyskiwania inwestora um, jest taka podobna chemia, że już wybieram jedną firmę, początkowo negocjacje idą dobrze, przyjemnie, i na koniec zawsze pojawia się jakaś. Ostatni element, który trzeba na sam koniec wynegocjować, i ten ostatni tydzień, dwa zaczął się być nerwowy, bo już mamy termin, chcemy to dopiąć, ale, ale jakaś drobnostka lub większy temat, który wcześniej albo nie był wystarczająco dobrze omówiony, albo jest zaskoczeniem dla innej sprawy, albo po prostu wyszedł na ostatnią chwilę, więc taka. Takie dużo małych rzeczy, które na koniec musieliśmy zrobić szybko, więc długie godziny negocjacji, domykania szczegółów w umowie inwestycyjnej, która jest chyba najdłuższym dokumentem, jaki w życiu podpisałem. Um, więc myślę, że to było takie dla mnie zaskakujące, jako osoby, która nigdy tak dużej inwestycji nie, um, nie pozyskiwała i nigdy nie musiała pracować tak długo z prawnikami na tak dużym dokumencie, tak szczegółowym dokumencie. No, ile czasu zajmuje proces? Doknięcia takiej inwestycji, Ile to wygląda, jak to wyglądało w Waszym przypadku? Od momentu rozpoczęcia poszukiwań partnera do momentu podpisania umowy? Mówi się, że pozyskanie inwestora to jest między 6 a 12 miesięcy. U nas zajęło to około 9 miesięcy. Na te pierwsze miesiące rozmawialiśmy też z innymi podmiotami, więc były takie rzadsze rozmowy, bardziej ogólne. Żeby też dojść po prostu z tą decyzją do samego najwyższego szczebla, gdzie rozmawialiśmy już z przemkiem Gackiem, i to on podjął finalną decyzję. A w jaki sposób godzić proces inwestycyjny z rozwojem biznesu? Jak zarządzać uwagą, kiedy tak naprawdę no, to są dwa bardzo ważne procesy w biznesie, które gdzieś tam. Wymagają uwagi podobnych osób. Hmm. Na pewno fundraising zajmuje dużo czasu i na pewno odbiera uwagę od zajmowania się firmą, więc trzeba sobie po prostu znaleźć, zdawać z tego sprawę i nie przesadzić z planowaniem ilości pracy bieżącej w firmie, ilości nowych tematów i jednoczesnego fundraisingu. Ja miałem to szczęście, że mojej prawej ręce w firmie Olzy oddałem wtedy dużo obowiązków. Ona przejęła część z nich ze mną. Natomiast nadal był to proces wymagający dużo uwagi i, i wysiłku. Mhm. A wracając wehikułem czasu do początków, do początków Coders Lab, jak wyglądał zespół założycielski Coders Lab i jak wygląda dzisiaj? Czy coś się zmieniało w międzyczasie? Opowiedz coś o tym. Założyłem Koderslab. Ja z moim bratem. Ja jestem PSG, chłon po Politechnice Warszawskiej, więc ja zajmuję się częściami biznesowymi, marketingowymi, finansowymi, prawnymi. Jacek z kolei wytworzył nasze materiały edukacyjne, był pierwszym wykładowcą, tworzył nasz wewnętrzny software, więc zajmował się tą całą częścią związaną z IT. Hmm. No i nadal jesteśmy dwoma głównymi udziałowcami, założycielami firmy. Tak naprawdę do takiego grona ścisłego do, zaliczam jeszcze Olgę Zeland, która jest moją prawą ręką, naszym general menadżerem, więc osobą, która odpowiada za rozwój koder slabu i za wszystkie tematy organizacyjne. Mam świetną kadrę menadżerską, z którą lubimy pracować, rozwijamy się wspólnie. No, i inwestorów. Ale no to jest takim kluczowym teamem, no to jest nasza trójka. Mhm. A z perspektywy relacji z ludźmi, leadershipu, jaka jest największa lekcja, jaką jako lider przyjąłeś przez ostatnie 6 lat prowadzenia biznesu? Moje zaangażowanie, jakby tematy, którymi zajmuję się firmy, zmienia się co 3-6 miesięcy. Więc tak naprawdę ja cały czas musiałem się czegoś nowego uczyć um, i początkowo uczyłem się. Czułem, że czegoś nie potrafię, i wtedy zaczynałem się uczyć. Nawet książkę, przychodziłem na kursy, szkolenia, na coaching, który ci wspomniałem. Natomiast z czasem zacząłem umieć przewidywać, jakimi tematami będę się zajmował w najbliższych miesiącach, i zacząłem się po prostu uczyć tego już wcześniej. Więc dla mnie osobiście takim dużym wyzwaniem była dyrektywność. Jak z delegowaniem obowiązków i oddawaniem e, takiej kontroli, e, władzy, odpowiedzialności nie miałem problemu, no to bycie dyrektywnym, które jest konieczne przy pewnej skali firmy, ilości zatrudnionych osób, to był to no, temat, jak tym pracowałem. A, a jaki impuls popchnął Cię do tego, żeby zdecydować się, by poszukać coacha? Mhm. Wydaje mi się, że jak we wszystkich tematach edukacyjnych, których ja dotykam, jest to duże wymaganie, jakie stawia przed mną firma. Konieczność, tak, odpowiedzialność, którą czuję przed kursantami, którzy powierzają mi pieniądze, przed pracownikami, którym mam w obowiązku wypłacić pensję w terminie, przed inwestorami, chęć rozwoju, więc coraz większe wyzwania, ale też rosnący zespół. W tym momencie to jest 80 pełnoetatowych, 80 kilka pełnoetatowych osób, a więc tak jak do kilkunastu osób radziłem sobie bardzo dobrze z takimi moimi naturalnymi umiejętnościami, talentami, to im ten zespół rósł, tym tych wyzwań było po prostu więcej. No, ale mogłeś wybrać wiele innych narzędzi, tak? Mogłeś w jakiś inny sposób pracować nad swoimi kompetencjami. Czy kojarzysz, jaki był ten ostateczny bodziec, który w twojej głowie... Nakierował cię właśnie na coaching. Wiedziałem, że muszę się rozwijać i menadżersko i też pracować ze stresem, um, więc coach wydawał mi się najbardziej odpowiednią osobą, ponieważ to nie był jeden konkretny, wąski aspekt, gdzie poszedłem na szkolenie, przydał jedną książkę um, że tylko wiele tematów, które chciałem poruszać w danym momencie. Ale były to też decyzje, które podejmowałem, organizacyjne prace z ludźmi w trakcie rozwijania zespołu, gdzie osoba bardziej doświadczona mogła mi doradzić, pomóc, i też praca na swoich przekonaniach. Więc ten coach w moim przypadku akurat był dla mnie, wydaje się, najwłaściwszą drogą. Mówiłeś, że jesteście największą firmą i że będziecie mieli 2000 absolwentów w samym 2019 roku. Jakie jeszcze inne ekscytujące dane dotyczące wielkości Imperium Coders Lab możesz tutaj przedstawić, aby zbudować jeszcze bardziej imponującą percepcję skali tego, co robicie? Sumerycznie do końca 2018 roku absolwentów mieliśmy 3000 osób. W samym 19 roku to będzie skala dwu, 2000 osób, więc naprawdę potężna organizacja SG, które kończyłem, kończyło około 1000 osób rocznie, mówię tylko o studiach dziennych. Więc właściwie jesteśmy taką skalą małej uczelni wyższej. W tym samym momencie uczy się u nas 250-350 kilka osób, ponieważ na przykład kursy weekendowe trwają przez 8 miesięcy, więc te grupy narastają. W Warszawie Mamy kilkanaście grup weekendowych w tym samym momencie. I to są oczywiście różne języki programowania, różne kompetencje. Ale to jest naprawdę duża skala w sześciu miastach w Polsce i cały czas się rozwijamy. Mnie osobiście cieszą bardziej niż takie liczby biznesowe te takie małe rzeczy, które możemy oddać społeczeństwu. I tutaj na przykład powołaliśmy Fundację Możesz i Ty, która pomaga wychowankom domów dziecka znaleźć pierwszą pracę w IT, stanąć samodzielnie na swoje nogi ponieważ tak jak wierzymy, że nasz biznes w ogóle mocno zmienia życie ludzi, to, to wydaje mi się, że ta grupa osób tak naprawdę tej zmiany potrzebuje najbardziej. Często wychodzą z domów opieki zastępczej, placówek zastępczych, z słabszą edukacją, z brakiem środków finansowych, żeby stanąć na swoje nogi i możemy im pomóc po prostu zacząć zarabiać, pokierować dobrze swoją karierą. I tutaj do fundacji możesz i ty zaprosiliśmy dużo podmiotów korporacyjnych. W tym momencie to jest Credit Suisse, USB Bank, Ernst Young, Grupa Pracuj, Sarze, Nest. I to są wszyscy partnerzy, którzy przeznaczają środki finansowe, żeby pokryć tym kursantom szkolenia. To są zarówno szkolenia miękkie, szkolenia z programowania, których kod zap nie zarabia, tylko pokrywane są po prostu koszty takiego szkolenia, ale też kupić laptopy, opłacić wyżywienie i pobyt w miejscu kursu w trakcie jego trwania i często też ci partnerzy zatrudniają absolwentów na staż, pierwszą pracę, pomagają im zrobiąc warsztaty z umiejętności szukania pracy, co robi na przykład Pracuj.pl. To jest fantastyczne, że macie realny wpływ na życie ludzi, i też pomagacie tym osobom, które mają wyzwania, wejść na kolejny poziom. Bo umówmy się, że jeżeli ktoś ma już te 10 tysięcy, żeby zapłacić za kurs, to już źle mu się nie powodzi. Jakby że to jest pewna i tak bariera wejścia do tego, żeby skorzystać z waszej wiedzy. Natomiast otwierając się także na osoby, które nie są w stanie zapłacić za własne szkolenia, i jakby. Mając tę możliwość udostępnienia tego osobom, które które nie mają tego dostępu, naprawdę czyni się pewną zmianę w rzeczywistości. Przez ostatnie dwa lata udało nam się pomóc 12 takim osobom, 12 młodym dorosłym. Na ten rok zaplanowaliśmy sobie bardzo ambitnie, że pomożemy 40 osobom, czyli prawie dwa razy tyle zaprosimy na warsztaty miękkie z psychologami, na których będziemy ich uczyć umiejętności miękkich. Z nich wybierzemy tą grupę około 40 osób najlepiej rokujących, i oni w trzech grupach w ciągu roku będą chodzić na, na właśnie kursy, IT w naszej szkole cały czas poszukujemy partnerów, którzy mogą nas pomóc, wolontariuszy, którzy pomagają w organizacji takich szkoleń albo mentorów, którzy pomagają osobom lub firmom, które chcą przekazać sprzęt. Więc to jest takie duże wyzwanie te 40 osób, którym chcemy w tym roku pomóc. Super. To hmm, taka jedna liczba jeszcze w mojej głowie teraz się pojawiła. To mnie trochę zaintrygowało, bo mówisz, że równocześnie około 250 osób w ciągu miesiąca uczestniczy w kursach, a równocześnie zatrudniacie 84 osoby, czyli tak naprawdę jedna osoba na tylko trzech kursantów. No, nie dzielibyśmy tego tak równo, ponieważ to osoby zatrudnione we wszystkich możliwych działach mhm. I, i taka sama zespół jest w miesiącach jak grudzień, gdzie mamy tych kursów mniej, mhm. w miesiącach większych, więc oczywiście ta skala i um, absolwentów, kursantów, i pracowników rośnie i rośnie dość liniowo, bo jest, jest to biznes stacjonarny. Tutaj nie ma wzrostu jak w startupach hockey stick. Mhm. Um, natomiast. Grupy są kilkunastoosobowe, na który przykładem wykładowca, a rzeczywiście jedna osoba organizacyjna, jedna osoba z marketingu, więc powiedzmy, każdą grupą się ktoś opiekuje. Ja tak zastanawiam się, jakby z perspektywy ekonomicznej, jakby w jaki sposób to, w jaki sposób to się spina, także przy takim, przy takim przełożeniu, ale to, to może właśnie dzięki temu jesteście w stanie naprawdę zadbać o, o dobrą jakość. Tej edukacji. Wspominałeś też o tej nauczaniu hybrydowym i miałem poczucie, jakbyś nie do końca wierzył, że to jest dobre. To znaczy, że powiedziałeś, że lepiej, jeżeli ktoś ma kontakt osobisty, że to zawsze jest wyższa forma jakości tej nauki interakcji, w jaki sposób ułożyć to nauczanie hybrydowe, żeby ono naprawdę było skuteczne. Mhm. Ja mówię, że nauka fully online jest mniej efektywna niż nauka stacjonarna, mm -hmm. chociaż oczywiście ma przewagi, jak dowolność czasu, miejsca więc niektórzy będą ją wybierać i to jest zawsze decyzja mm -hmm. indywidualna każdej osoby. Uważam, że w każdym działce edukacyjnej nauka na podstawowym poziomie. Najefektywniej no odbywa się w kontakcie z drugim człowiekiem. Jeżeli uczymy się podstaw angielskiego, to wykładowca, który nas poprawia, zmienia wymowę, pokazuje, co robimy źle, um, jest bardzo potrzebny. Natomiast wchodząc na wyższy poziom, rzeczywiście możemy się już uczyć sami z książek, kursów online, słuchając filmów po angielsku. Jeżeli uczymy się podstaw języka programowania, to pewne koncepty są dla nas zupełnie nowe. Um, Zupełnie niezrozumiały, niewystępujący we wszystkim, czego się do tej pory uczyliśmy, więc znowu ten drugi człowiek, który z nami pracuje, sprawdza, jest bardzo efektywny. I tutaj nauka hybrydowa się świetnie wpisuje, ponieważ mamy kursy w pełni stacjonarne i nauka hybrydowa to jest dołożenie do nich jak najwięcej um, interakcji z komputerem, który może samemu sprawdzać proste zadania i dopiero kiedy zrobimy je źle, to przejdziemy do człowieka, który nam wyjaśni, co, jak zrobić inaczej. Więcej materiałów dostępnych online, które znowu pozwalają nam uczyć się niezależnie od miejsca, czasu, w trybie dla nas wygodnym. Przy czym, na przykład, w nauce online bardzo uważam, że na poziomie eksperckim jest to świetna forma nauki, i wtedy można się uczyć przez platformy, które są dostępne za granicą przez największe uczelnie techniczne, biznesowe na świecie, uczyć się po prostu od najlepszych profesorów na świecie. Mm -hmm. Super. Marcin, kiedy w Twoim życiu po raz pierwszy pojawił się pomysł na to, żeby zostać przedsiębiorcą? Bo wspomniałeś, że już jak pracowałeś w dużej organizacji, to myślałeś o, to, żeby, o tym, żeby założyć swoją firmę? Kiedy po raz pierwszy o tym pomyślałeś? Myślę, że już w trakcie studiów czułem, że będę przedsiębiorcą, że to jest moja droga. Pochodzę z rodziny, w której. E Część osób też jest przedsiębiorcami, więc taki etos wyniosłem z domu i, i możliwe, że um, pojawiały się to w mojej głowie już wcześniej na test, na studiach. Wiedziałem, że to będzie moja docelowo droga. Mhm. A kto wedle Twoich obserwacji tym przedsiębiorcą nie powinien zostać? Mhm. Przedsiębiorcami zwykle są osoby, powinny być o um, większej skłonności do ryzyka, większej odporności na stres które lepiej radzą sobie z zmiennymi otoczeniami, no i w kontraście osoby, które bardziej sobie cenią spokój, stabilizację, brak zmienności, ułożone procesy, które dostaną od kogoś i będą je wypełniać, są osoby, które lepiej się sprawdzają, pracują tylko na korporacji. Ja uważam osobiście, że w tym momencie mamy zbyt duży pęd na startupy, przedsiębiorczość, a nie jest to droga tak naprawdę dla każdego. Jest to droga naprawdę bardzo trudna, gdzie wiele osób dużo traci, nie udaje im się i nie za pierwszym, drugim, trzecim razem, tylko po prostu nigdy. Um, i, I właściwie możemy dużo stracić, a tylko mamy małą szansę, że naprawdę dużo na tym zyskamy, więc raczej trzeba chcieć być przedsiębiorcą z powodu wyzwań, które za tym stoją. Sposobu życia, pracy, jakiegoś takiego impaktu, który mamy, niż zaś robić, to bo jest modne, lub e, licząc na, na wielkie zyski. Okej, okay, czyli mówisz, że bardziej to chodzi o to o pewnego rodzaju typ stylu życia, stylu pracy, sposobu. Osobowości działania. też mhm. też tego, kim, kim dana osoba chce, jak chce, żeby wyglądał każdy jej dzień, a nie, że to jest pewnego rodzaju pożądanie majątku na przykład, który jest dobrym tak. napędem do tego, żeby być przedsiębiorcą i żeby pozostawiać swoje miejsce na etacie. Tak, ja szczerze wierzę, że lepszymi przedsiębiorcami są osoby, które chcą naprawdę coś zrobić, zmienić, stworzyć jakąś konkretną usługę, produkt, niż osoby, które są skupione tylko i wyłącznie na pieniądzach. Pomyślałeś, że zostaniesz przedsiębiorcą, stworzyłeś firmę i no, intensywnie ją rozwijasz, ale czy jest coś, Poza pracą, na co znajdujesz czas? Ja, oczywiście. Sport, tu też lubię efektywność, więc bardzo lubię crossfit, jazdę na rowerze, którym się poruszam. Tak naprawdę tylko i wyłącznie po mieście, nie posiadając żadnego samochodu. Ostatnio zacząłem biegać, bo był to sport, w których którego nigdy nie próbowałem i, i, i tak naprawdę znowu ta krzywa uczenia się jest na początku bardzo fajna, stroma i widzę, jak się ciało zmienia, więc, więc na pewno sport. Relacje z bliskimi ludźmi, z przyjaciółmi, które są po prostu super ważne w życiu. Dużo czytam, natomiast to są głównie audiobooki, właśnie w czasie treningu, czy to na siłowni, czy biegając, rozciągając się, czy po prostu robiąc jakieś prace domowe. Staram się podróżować, na testu niestety nie mogę powiedzieć, że dużo. Hmm. A jakie miejsce najciekawsze, czy takie najbardziej zaskakujące odwiedziłeś, które sprawiło Ci dużo przyjemności? Singapur, który bardzo mi się podobał, bo jest taki bardzo metropolijny, natomiast z piękną pogodą, bardzo podobną przez cały rok ciepło, pyszne jedzenie przez cały rok bardzo fajne food courty, gdzie można popróbować każdej azjatyckiej kuchni, którą lubię. Um, Telawi bardzo lubię i w ogóle lubię Izraelczyków jako typ ludzi. Um, takie chyba dwa moje najciekawsze miejsca na Ziemi. A audiobooki, które najwięcej e, dały Ci takie inspiracji i czujesz, że wpłynęły na sposób w jaki myślisz albo w sposób w jaki pracujesz? Hard Things About Hard Things. Mm, chorowica. I. Jako drugi wymieniłbym. A myślę, że ten jeden jako taki najważniejszy. Mm -hmm. No, fajna książka. Też ją bardzo bardzo lubię i, i chętnie polecam. Myślę, że dla kogoś, kto chce zostać przedsiębiorcą, to jest taki tak, must read. Tak. Obok tego dla mnie to jeszcze Phila Shoe Shudog. Czyli tak historia tak, Nike Myślę, że to podobny, podobny klimat, to znaczy, też pokazuje. Szluda był bardziej historią i, i ciekawą do posłuchania, a w Hard Things About Hard Things jest dużo więcej porad biznesowych, mm -hmm. co robić. Więc ja to tak. jedno traktuję jako bardziej biografię, autobiografię, drugą jako książkę biznesową z wieloma poradami, mimo że oczywiście tam elementy autobiograficzne też są. Jakie patenty związane z zarządzaniem czasem i organizacją mógłbyś zarekomendować, bo skoro mówisz, że Dużo się doskonalisz. Organizacja czasu jest dla Ciebie na tyle istotna, że nawet biznes zbudowałeś, zastanawiając się, jak można było coś szybciej i lepiej przekazać ludziom. To jakie masz patenty na poziomie takiej osobistej produktywności, które świetnie dla Ciebie działają i uważasz, że generują 90% Twojego rezultatu i efektywności? Na pewno um, pracowanie całości na dokumentach onlineowych, także w każdym momencie zamknąć laptopa w pracy i dokończyć coś wieczorem z domu, korzystając z innego komputera, nie bojąc się, że nie zapisałem pliku na wspólnym dysku, a, że gdzieś mi zginął, zrobić coś na telefonie, sprawdzić, dostać się dokumentów. Na pewno listy zadań. I, i, I patrzenie na nie priorytetowanie, bardzo mocna praca w kalendarzu, więc układanie sobie czasu w ciągu dnia, planowanie go na tydzień do przodu i też jakieś sloty czasowe, które chcę na coś poświęcić. Nie jestem fanem prezentacji PowerPointowych i, i, i pieszczenia ich, żeby były coraz ładniejsze. Wolę. Tekst pisany na kartce A4, oczywiście na komputerze, który każdy przeczyta, wyciągnie swoje wnioski, notatkę ze spotkania rozsłaną czy w mailu, czy w jakimś pliku na wspólnym e, dysku. Hmm. Chyba takie najważniejsze. A na co rezerwujesz, jak to powiedziałeś, sloty w kalendarzu? Poza pracą masz też poplanowany czas e, wolny? Mam na pewno pozapisywane, co kiedy robię, żeby nie musieć tego pamiętać i mieć wolną głowę. Mam to pozapisywane, żeby móc łatwo zajrzeć, co się działo miesiąc temu, jeżeli muszę coś sprawdzić, kiedy, nie wiem, gdzieś byłem, coś konkretnego robiłem, ile przebiegłem kilometrów, zmierzyć sobie wyniki na siłowni. więc takie rzeczy sobie po prostu pisuję do kalendarza, żebym miał tego łatwy dostęp staram się aż tak bardzo nie planować czasu wolnego i czasem po prostu robić to na co mam ochotę, natomiast wiele rzeczy, które da się zapisać, bo potrzebne jest ich mierzenie, to, to zapisuję. A jaki masz algorytm podejmowania decyzji o tym, czy z kim się spotkać, czy nie? Rzucam monetą. Tak? Nie, żartuję. E, oczywiście staram się em, po pierwsze spotykać się z osobami, które reprezentują sobą Coś, czego mogę się nauczyć, dowiedzieć, zrobić wspólny biznes, i, i tak jakby, mając dużo tych propozycji spotkań, wybrać te najbardziej wartościowe, najciekawsze dla mnie. Staram się nie powielać jakby spotkań, więc niektórymi tematami zajmuję się ja, niektórymi moja prawa ręka Olga, niektórymi mój brat i staram się raczej nie chodzić na spotkania nigdzie we trójkę, nawet rzadko we dwójkę, żeby nie powielać tego naszego czasu zajętego jednym tematem. Nie robię mikromanagementu, więc dużo tematów deleguję i potrzebuję tylko jakieś notatki z nich w wyniku spotkania, a nie zaś samemu na nie chodzę. I staram się, żeby wszystkie spotkania miały jakiś konkretny cel. Mhm. A jest jakiś patent na to, jak ładnie komuś odmówić spotkania, żeby to było skuteczne? Ja zawsze staram się być bardzo szczery w stosunku ludzi, natomiast bardzo też miły, empatyczny w stosunku do nich. Więc ja szczerze mówię, że na przykład niektórym to na tym się firmie nie zajmuję i, i po prostu ta osoba zna je lepiej do kogoś przesyłam, forwarduję maila, przekazuję kontakt. Zatrudniam miłe osoby, z którymi ważna jest nie tylko efektywność naszego zespołu, ale też tak wrażenie, które zostawiam u sobie, więc raczej nie mam z tym problemu. Hmm. A jak dużą według ciebie rolę w biznesie zajmuje czy odegrywa bycie empatycznym i w ogóle jak widzisz kwestię relacji z ludźmi? Jaka jest ich waga w, w skuteczności w biznesie? Niestety wydaje mi się, że cały czas jeszcze dużo skutecznych osób jest mało empatycznych, skupia się bardziej na celach i, i dąży do swoich osobistych celów, nawet kosztem innych osób. Ja zaś staram się, żeby taki biznes był podejściem holistycznym, więc na przykład w naszej takiej misji biznesowej mamy skupienie się w pierwszym punkcie, jaką szkołą chcemy być w przyszłości, jacy chcemy być dla naszych klientów, ale też jacy chcemy być dla naszych pracowników i dla nas na przykład ważna jest bardzo nie tylko wzrost samego biznesu, ale też żebyśmy byli fajnym miejscem do pracy, gdzie chcemy pracować, chcemy przebywać, chcemy się lubić i żeby ten czas, Dużo czasu, którą spędzamy w pracy, był też przyjemnością dla osób, którą tą firmę tworzą, a nie tylko miejscem, gdzie zarabiają pieniądze, a właściwie żyją po pracy. A jakie jest największe wyzwanie, z którym w tej chwili mierzysz się biznesowe? Utrzymanie szybkości w działania. Firmy, pomimo wzrostu osób, liczby osób zatrudnionych, wzrostu skali działalności, um, większej liczby produktów, więc skomplikowania tego naszego biznesu. Natomiast no, chciałbym, żeby to nadal była firma o płaskiej strukturze, szybkich decyzjach uh, i decyzjach, uh, których ludzie się nie boją podejmować i biorą na siebie jakieś ryzyko, uh, nie zaś tworzą dokumenty, które. Uh, Taką papierologią dla papierologii. Mm -hmm. I masz już jakiś patent na to na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń, jak nie zacząć hamować i nie generować nadmiernej um, administracji wewnątrz organizacji? Ja uważam, że biznes od co jakiś czas trzeba po prostu poukładać na nowo, więc przypomnieć o najważniejszych zasadach, um, patrzeć na bieżąco, kto w firmie, jak podchodzi do tematów, czy robi rzeczywiście rzeczy mądre i ważne. Czy rzeczy, które gdzieś tam pozorują bezpieczeństwo, albo są zbyt korporacyjne. Um, nie mam na to jakiegoś jednego wielkiego patentu, oprócz przyglądania się tym, co w danym momencie działa, nie działa i po prostu pracowanie nad pojedynczymi przypadkami. Mhm. A jaka jest jedna prawda o biznesie, lub mit, możesz wybrać, który. Który jest naprawdę istotny z perspektywy tworzenia biznesu? Jedna rzecz, która jest prawdą o biznesie lub szeroko rozpowszechnianym mitem? Hmm, trudne pytanie. To potrzebuje chwili, żeby się zastanowić. Hmm. Ja osobiście jestem przeciwnikiem takiej obiegowej opinii o tym, jak już mówiłem, że każdy powinien być przedsiębiorcą oraz, że startupy warto zakładać, uważam, że należy zakładać biznesy, firmy, które coś robią. Technologia oczywiście jest fajną działką, ale nie jest jedyną. Uważam, że bardzo dużym mitem jest jakby propagowanie, zakładanie firm, będąc na studiach, jak człowiek jeszcze ma niewielkie doświadczenie życiowe, wiedzę, bo to brak tego życiowego doświadczenia Pracy u kogoś, etyki pracy powoduje, że często te startupy, firmy bardzo młode, założone przez młode zespoły są w jakiś sposób kulturowo wypaczone i z jednej strony potrafią pójść inną ścieżką, co jest wartościowe, ale z drugiej strony też potrafią bardzo dużo złych nawyków organizacyjnych w środku. Więc ja osobiście jestem zdania, że przedsiębiorcami powinny być tylko osoby, które naprawdę mają tego charakter potrzebę. Warto popracować u kogoś, nauczyć się jakiejś etyki prac, umiejętności i dopiero po paru latach doświadczenia myśleć o własnym biznesie. Mhm. A jest jakiś sposób na to, kiedy już się ma ten grzech pierworodny, założyło się firmę bez percepcji, bez świadomości, jak firmy działają w ogóle nie ma, i ma się tą swoją dziwną, wewnętrzną, nietypową kulturę. To jest jakaś droga, uważasz, żeby, że tak powiem, naprostować się, czy czy gdzieś tę kulturę naprawić? No, oprócz tego, że edukacja samego siebie znowu. Książki, materiały na YouTubie, e, wykłady, szkolenia. No to jest, jest bardzo dużo dobrych książek biznesowych, które na początku bym polecał. Jakie? Dla początkujących biznesów, e, jeżeli to są technologiczne, to na przykład Zero to One Peter jeżeli to są zarządzanie albo marketing, no to w każdej działce tak naprawdę tu musiałbym się chwilę zastanowić i wynająć jedną. No, test, znowu trzeba powiedzieć, czego nie wiem, albo z czym mam problem, i poszukać a, po tym. Jestem ciekaw, jaką byś polecił książkę na temat zarządzania, bo akurat ktoś mnie ostatnio o to pytał. Ja nie czytuję akurat bardzo dużo na temat za zarządzania samego w sobie. Myślę, że nie wiem, jakoś dużo doświadczeń zdobyłem i nie miałem takiej potrzeby i nie było mi tak łatwo rzucić takiej jednej najlepszej książki o zarządzaniu dla kogoś kto zbudował firmę, która bardzo dobrze idzie, ale na właśnie takiej kulturze, powiedziałbym własnej, nie popartej wiedzą. To proszę jakąś książkę Na przykład Rework, Rework, przepraszam. Mhm. OK. Rework Jasona Frida. Tak. Jako książka, mm. która pokazuje, jak pracować efektywnie, mądrze w bardzo ciekawej firmie, która naprawdę mm. dużo zmieniła na swoim rynku. Mm. Super. Tak. Zarówno Zero to One, jak i Rework też bardzo lubię te, te książki. Dzięki, dzięki, wielkie. Powiedz <laughs> na koniec. Trochę nakreśliłeś wizję e, e, Coders Labu przyszłości. Czego tobie powinni. Widzowie, słuchacze i ja życzyć, abyś poczuł, że naprawdę rozwijasz jeszcze skrzydła na 500% w najbliższych latach. Na pewno wielu zadowolonych absolwentów, no bo to oni starowią o naszym sukcesie, jeżeli znajdują pracę, są zadowoleni w zawodzie. Teraz większość z nich 90% ludzi 23-32 lata. A więc to są ludzie albo tuż po skończonych studiach, albo tacy, którzy mają kilka lat doświadczenia zawodowego, ale ja bardzo sobie życzę, żeby przychodziło do nas coraz więcej osób, które kończą właśnie licencjat i wybierają nas, a nie studia magisterskie jako taką szybsze dojście do ścieżki zawodowej, bardziej efektywne, więc żebyśmy w tej grupie też osób na studiach licencjackich byli częstszym wyborem. W Stanach w ogóle do szkół programowania bardzo często ludzie idą zamiast studiów licencjackich. Więc na jeszcze wcześniejszym poziomie edukacji, żeby udało się wejść do kolejnych branż i zrobić coś poza IT, i żebyśmy za 10 lat też istnieli i byli lubiani. I tego, Marcin, życzę Ci z wielką radością. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i powodzenia. Dzięki wielkie i również bardzo miło się rozmawiało.